wszystkim, jakbyś mógł ocenić i odnieść się do całego spotkania, jako wiesz, od pierwszej do ostatniej minuty, jak to wygląda twoim zdaniem? Na pewno nie chcę tak do końca oceniać tutaj na gorąco, ale myślę, że obie drużyny miały swoje szanse, żeby wywieźć tutaj 3 punkty. No wiadomo, no, bardzo, bardzo chcieliśmy tam na stadionie lidera wygrać ten mecz, no niestety się nie udało, no kolejny mecz za 2 tygodnie, no i tam liczymy, że się uda. Jak się grało przeciwko liderowi? Byliście tak, wiesz, raczej napompowani, jak to się często zdarza w przypadku gry z liderem, czy nie wiem, może zdeprymowani na początku, spętanie, jakaś trema się pojawiła? Nie, myślę, że nie mam mowy o żadnej tremie. Takie mecze są zawsze fajne. Graliśmy z dobrą drużyną, z dobrymi zawodnikami, no i tak jak mówię, takie mecze fajnie się gra na dobrej murawie, także same plusy. Osobiście spotkałem się z opinią, że właśnie ciebie brakowało w poprzednich spotkaniach. Dałeś taką pozytywną energię, którą było widać zwłaszcza w pierwszej połowie tego meczu. No, ciężko mi to ocenić, to tutaj to pan powiedział, ale no, udało się mieć jakiś tam mały lub większy udział przy tej pierwszej bramce, jedynej, ale no, mówię, nie udało się na tyle, żeby były 3 punkty. No to może powiedz, dlaczego nie było 3 punktów, tylko 1, i nie mów, że dlatego, że nie strzeliście więcej bramek. No, taka odpowiedź jest prawidłowa. No, nie wiem, no, może zabrakło czasami trochę szczęścia. Ciężko mi teraz tak na gorąco powiedzieć. Ale nie czuliście się gorzej od lidera, od pierwszego zespołu? Nie, na pewno nie czuliśmy się gorzej. Jerem, jest z twojej perspektywy sprawiedliwy, jeżeli chodzi o podział punktów tutaj na miejscu? Jakbyś tak ocenił? Nie wiem, czy sprawiedliwy, ale na pewno nie jesteśmy do końca zadowoleni, bo przyjechaliśmy tutaj wywieźć 3 punkty. No. Trudno, nie udało się, musimy szanować ten jeden punkt. No i jak mówię, już teraz musimy się skupić na kolejnym meczu.